osobom, które pracują w Stop Smoking Team. Powiem tylko jedno. Bądźcie odpowiedzialni, ponieważ pracujecie z osobami uzależnionymi od nikotyny. Nikotyna jest substancją zawartą w papierosach, która uzależnia ludzki mózg do tego, żebyśmy chcieli palić. I wymyślono po to właśnie plastry z nikotyną, czyli lek. To jest lek. To jest lek. Zawiera on czystą nikotynę. Jest to step 1, czyli dla osoby, która chce rzucić palenie i jest na początku terapii 10-tygodniowej. Bo pełna terapia przestać palić trwa 10 tygodni. I jeżeli chodzi o zachowanie pacjenta, pacjent musi przez 10 tygodni mieć różnego rodzaju patrzeń. 3 etapy. To jest zadanie pacjenta, żeby przestał palić. I nic więcej. A zadaniem terapeuty, co jest? Wysłać patrzę na czas, aby nigdy nie było dnia takiego, aby pacjent nie miał plastra, czyli nie miał dnia bez leku. Tak. Ale także, jeżeli terapeuta próbuje po 6 tygodniach, co ja patrzę z 1, skończyć terapię, to mogę powiedzieć tylko jedno. Czy chcesz wywołać u pacjentów ze uzależnieniem od nikotyny, wieloletnim często, to aby pacjent umarł przez ciebie ze względu na tak zwany zestaw odstawienny, który może się skończyć w najgorszym przypadku nawet śmiercią pacjenta. Tak. Bądź omamami, halucynacjami. Tak naprawdę. Ja bardzo dobrze o tym wiem. Także od nikotyny. Nasz ludzki, nasz organizm w ten sposób działa, gdy coś nagle się odstawia. Tak. Bądź zacznie na nowo palić. Tak. Niestety, akurat aby przestać palić, ze step 1 schodzi się na niższe dawki nikotyny dla ludzkiego organizmu. Aby odzwyczaić ludzki organizm od po prostu zawartości nikotyny we krwi i w ludzkim mózgu, czyli substancji uzależniającej. Aby terapia była bezpieczna, są 3 kroki. 6 tygodni. Najwyższe dawki, potem step 2, niższa dawka, potem następne 2 tygodnie, jeszcze niższa dawka. Dopiero po pełnych 10 tygodniach możesz zapytać się pacjenta, czy przestał palić. Jak się go zapytasz wcześniej, to nie pracuj w stop smoking albo idź do lekarza, ale psychiatry. Dobra? Bo chyba... Albo do kolegi i lekarza, który ci wytłumaczy, pracuje z osobami uzależnionymi, bądź wie osoby kompetentnej, bo jak jesteś niekompetentną osobą, to nie pracuj z osobami uzależnionymi, bo się nie nadajesz.